Siemanko, witajcie w nowym roku, ekipa z piłką na ty. Po pierwsze, chcielibyśmy pozdrowić naszego fana, Juventus Cox. Dzięki, że komentujesz nam wszystkie filmiki, jesteśmy mega wdzięczni. Pozostałych zachęcamy również do komentowania nas. Pamiętajcie o wszystkich naszych kanałach społecznościowych, linki macie w opisie. A my zaczynamy ten rok z grubej rury. Na początek mamy dla Was rozmowę z Kacprem Tobiaszem, piłkarzem Legii Warszawa. Pogadaliśmy z Kacprem trochę o jego drodze piłkarskiej, o tym, co się dzieje teraz z Legią Warszawa, bo wiemy, że nie dzieje się dobrze. Dużo ciekawych pytań, dużo jeszcze ciekawszych odpowiedzi. Zapraszamy. No dobra, Kacper, daleko nie miałeś do nas. No nie, tutaj przez ulicę. Za rogiem, no właśnie. My się znamy z boiska i no. Też jesteś chłopak z Ursynowa, nie? No, jasna sprawa. Do tego jeszcze wrócimy, ale na początku chcemy trochę pogadać o bieżącej sytuacji Legii, bo o tym też dużo się mówi. Jak to wygląda z Twojej strony? Bo w mediach jest bardzo dużo informacji, często bardzo mylących, mowa o jakichś kontraktach rozwiązywanych i tak dalej. Więc jak to wygląda ze strony piłkarza, z szatni? Wiesz, no ciężko cokolwiek powiedzieć o tym, no bo to jest taka sytuacja, no ile to można ciągnąć, ile to można najlepiej to w ogóle, wiesz, wszystko na bok odstawić i nie patrzeć, tylko działać swoje. No i jakby to jest właśnie zasada, której ja stosuję. No wiadomo, są inni, którzy mają, każdy ma jakieś swoje zasady, nie? Ale jakby ja uważam, że ta droga, żeby to wszystko odrzucić, zapomnieć, w ogóle, wiesz, zgnieść papier, wyrzucić do kosza, spalić najlepiej, nowy etap, nie? Czyli nie czujesz presji ze strony mediów? Nie, no ja w ogóle, no w sensie... Znaczy może nie ty jako, nie może ty ja jako też zawodnik, nie jestem ale jak, jak drużyna to odbiera, może no, bardziej w tym kierunku. Nie, to widać po nich, że to nie jest tak, że oni zwracają, że oni przeczytają tutaj o nazwisko X, kurde, napisali, że jestem słaby, to ja jestem słaby. No tak nie jest, nie? Mhm. Ale no to tak jak mówiłem, mniej więcej właśnie tak to działa, że wszyscy raczej to starają się omijać i iść dalej. Skupiać się po prostu na robocie, która jest no, dojka, bo to jest jedyna słuszna droga, nie? Okej, okay. A jak... oceniasz tę sytuację jako zawodnik też, który trenuje w sumie już chyba ze 3 lata, nie? Z pierwszą drużyną? Wiesz, miałem tak, że do pierwszej drużyny pierwszy raz właśnie jak była kadencja Wukowicza po trenerze Pinto. Mhm. To miałem taką pierwszą okazję trenować. To było latem. Gdzieś tam jeszcze w CLJ-ce wtedy złapałem jakiś występ. Jakąś kontuzję tam się poślizgnąłem i mi coś w więzadle strzeliło. I miałem tam jakąś przerwę. Potem przez tak naprawdę rok, półtora byłem w drugim zespole. Gdzieś tam powoli do siebie dochodziłem. No i tak naprawdę do pierwszego zespołu to wstąpiłem już tak oficjalnie w lipcu poprzedniego roku. Ale trenowałeś będąc w dwójce w międzyczasie z jedynką jakoś? Właśnie nie. No właśnie nie. Trenowałem więcej w drugim zespole. Okej. Okay. Jak się czujesz jako zawodnik przy tak częstych zmianach trenerów? W tak krótkim czasie, no szczególnie przy tej ostatniej. Wiesz, no to jest taka sprawa, jakby no, co, my nie mamy, wiesz, żadnego gadania na ten temat, to... Nie, ale nie to, chodzi że o to, jest trener X, gadanie. Trener Y, to... Nie chodzi o właśnie, tylko kwestia zawsze jest trochę inne podejście do zespołu nie, no, i tak dalej. Wiesz, fajnie by było, tak jak był, powiedzmy, Arsene Wenger, nie? Przez kilkanaście lat. I wiesz, no bo to wtedy masz taką super, mega zarąbistą całość i wiesz, wszyscy gdzieś tam, nawet ci, co... Nie wiem, taki Emil Smith Rowe, który był, wiesz, w akademii, no to jakby zobaczył takiego gościa, to od razu, wiesz, przychodzi na trening, w szatni siedzi tak, a nie... No i no właśnie fajnie by było, ale to jakby, wiesz, nie jest zależne od nas. Czyli mówisz, że zmiany trenerów aż tak nie wpływają na zespół? No, wpływać na pewno wpływają. Nie chodzi, aczkolwiek... nie chodzi mi o grę, chodzi mi o relacje w drużynie. Tak, tak, no a to może na relacje, ale to też nie relacja trener... trener zespół, znaczy właśnie nie relacja, że chłopaki z chłopakami, tylko że trener zespół, no bo gdzieś tam znowu na nowo trzeba tą więź łączyć i... A widzisz ten czas, który jest potrzebny na adaptację przy nowym trenerze? Tak, znaczy to jest taka rzecz, którą zawsze każdy mówi, że o tutaj potrzebuje tyle i tyle czasu. I to jest prawda? Bo to jest taki trochę prawda, frazes, ale tylko pod względem taktycznym. Okay. Gdzieś, wiesz, tutaj wytrenować pewne aspekty, no to rozumiem, że potrzeba na to czasu, ale... Jak jest ktoś taki, wiesz, z jajem i wchodzi od razu do szatni, to wszyscy siedzą i patrzą na siebie, mówisz, wiesz, ten gość to jest ktoś inny niż ten, co był wcześniej i trzeba uważać, nie? Okej, okay, a z trenerów, z którymi miałeś styczność do tej pory w Legii, to jesteś w stanie powiedzieć, z którym miałeś najlepszą, jakąś taką najgłębszą relację? W sumie to z każdym miałem bardzo dobrą relację.
nie było tak, żebym miał z jednym trenerem, żebym się nie lubił, z drugim trenerem, że się uwielbiałem. No, każda relacja była dobra. Jak rozmawiamy o drużynie, to musimy zapytać o sytuację z kibicami w autokarze po powrocie. Wiem, że pewnie przewałkowany temat, ale jestem ciekawy. Znaczy, rozmawialiśmy o tym z Szymonem, jesteśmy ciekawi, jak to wyglądało z twojej perspektywy, bo pewnie w tym autokarze siedziałeś, widziałeś to z bliska. No, widzieć widziałem, no nie wiem, no nie chcę mówić, jak to wyglądało, no bo to jest sprawa między nami i kibicami, niech to tak zostanie. To, co było w mediach, w miarę wiarygodne, aczkolwiek wiecie, jak to jest. No tutaj jedna osoba napisze to i ci mu wierzą, druga to i inni mu wierzą, więc to jest tak... Nie, no nie było tragedii. No. Dobra. Wrócimy trochę do tej twojej historii, bo właśnie zaczęliśmy od tego, że przeszedłeś tu praktycznie do mnie do naszego studia pięknego. No, może z 15 kroków zrobiłem. Tak, no właśnie, z 15 kroków. Bo jesteś generalnie chłopakiem z Ursynowa. No, tutaj z Kabat, tak dokładniej mówiąc. I słuchaj, jak miałeś chyba z 12 lat i odchodziłeś pierwszy raz z Legii, o tym też właśnie chcemy pogadać. No to teraz, chyba 10. Nawet 10. No. To gdzieś wyczytałem, że powiedziałeś takie zdanie, że ja tu jeszcze wrócę. Było coś czyli takiego. Czyli faktycznie ta miłość do Legii była u ciebie tak od samego początku? No to nawet wcześniej już wiesz, gdzieś tam tata zabierał na te mecze. To już. To czyli legionista od pokoleń, tak? No wiadomo. Tata też chodził, jak był młodszy, na te wyjazdy wszystkie jeździł. On to jeszcze większy świr ode mnie jest. Ja to nie miałem za bardzo jak, no bo wiesz, tu treningi, tu coś, ale on to śmigał, jak mu. Ale mu, też no. Ponoć twój dziadek już był kibicem Legii? Że to naprawdę jest od pokoleń u was w rodzinie? Dziadek, tak, od strony taty na pewno, no bo to jest urodzony też w Warszawie. On był na pewno dziadek mojego taty był związany też tam z kadrą Polski, ale nie piłkarsko, tylko żużel. On był trenerem kadry żużlu. O kurczę. No. A powiedz, jak się zaczęła w ogóle twoja miłość do piłki, właśnie w ten sposób? Poniekąd tak, ale nawet zanim na te pierwsze mecze tata mnie zabierał, to gdzieś tam dostawało się te piłki jako młody chłopak albo jakieś tam zabawki, wiesz, tego typu. No i pewnie też gdzieś to miało jakiś wpływ, no ale to też był dość popularny sport, nie? W szkole każdy WF to było piłka, piłka, piłka i jakoś tak. Czyli nie tylko rodzina, ale też kumple, nie? Piłkę nożną szli wszyscy. Wiadomo, no wszystko. I to wszystko złączyło się razem, tak? No ja tak naprawdę wszystkich znajomych, jakich mam, to z piłki, nie? Dobra, trenowałeś w Legii Warszawa, ale wcześniej też byłeś w jakichś klubach. Wiemy o Sępie Ursynów. Więc teraz pytanie, czy jak bardzo twoja przygoda w Sępie sprawiła, że jesteś w tym miejscu, gdzie jesteś? No to jest fajne pytanie, bo Sępowi tak naprawdę wszystko zawdzięczam, bo tu byłem od deski do deski u nich i jakby miałem zarąbistych trenerów, fajne treningi, no i pod względem w ogóle takim mentalnym też bardzo fajne miejsce. Też to nie było tak, że oni stawiali na rozwój. Oni nie chcieli, żeby tam, nie wiem, żebym ja poszedł od nich za jakieś 20 tysięcy. Dla nich pieniądze nie były ważne, tylko oni chcieli właśnie wypromować jak największą ilość tych młodych. Tam zawsze jak jakiś trener przychodził, to było jak z tej dwudziestki, co tu przede mną stoi, jeden zagra w Ekstraklasie, to ja będę spełniony. Ja pamiętam, że jak grałem w Okęciu Warszawa, to mi to właśnie trener też tam mówił, no my mieliśmy wiesz, wtedy czwarta, piąta, szósta klasa podstawówki, no. To powiedział, jak jeden chociaż zagra w czwartej lidze, to będę zadowolony. No to właśnie no tak to działało, nie? W tym no momencie chyba jeden właśnie zagrał. W Sępie, kurde, fajnie było, no ale to też inny trochę typ grania, no bo wiesz, to bez presji, juniorzy, no w seniorach też tam 4 mecze zagrałem, ale... Tak, spotykaliśmy się przecież na sparingach, pamiętam. Ty w Ursusie grałeś. 15 lat, tak, ja jeszcze byłem w Ursusie. No. Zresztą właśnie a propos Sępa, to powiedz, czy ty jeździłeś na obozy pewnie, nie? No. A w Miętnym byłeś na jakimś obozie? W Miętnym byłem, no, no pewnie nie raz nawet. Pewnie nie raz byliśmy na obozie razem. Dla nas to zawsze 0-2 rocznik. My jesteśmy 9-8, to były dzieciaki, nie? To jeszcze tak, wtedy tak. Była gigantyczna różnica. No, więc no, na pewno. Więc sparingów ze sobą nie graliśmy, znaczy my z 9-9. Nie, bardziej, no jakbyście tam wjechali z tymi kopytami 4 lata no, starsi. No, 5 lat. Ale wiesz co, tak jak mówisz o tym podejściu, no to my się ze Staśkiem trochę dziwimy, bo niestety nasz rocznik był trochę takim
porzuconym No rocznikiem i nas właśnie to temu. też, że od samego początku gdzieś tam zawsze wśród rodziców, bo to właśnie fajne było to, że rodzice byli, no Aktywni. że my byliśmy na boisku razem, a rodzice byli poza boiskiem razem. Tutaj ciągle jakieś, wiesz, tu sobie na imprezę poszli wszyscy razem, tutaj na działkę pojechali, więc to było takie, wiesz, że to fajna całość i nawet trenerzy do nich dołączali. No wiesz, to młode kajtki to tak nie było tak, że ciężkie treningi i tak dalej, no tylko żeby się fajnie pobawić. No i o czym ja mówiłem, w tym Miętnym, no tak było, no. Jak wspominasz obozy z sępem? Nie, no ja pytam, nie wiem czy w Miętnym, właśnie, tam był taki hotel, że były takie rozkładane łóżka. Jak składane łóżka? No było Jeszcze w takie, Kleszczowie taka, były tak, obozy nie, w sępa. Kleszczowie to nie byłem, Nie, ale na tam był pewno fajny było hotel. takie rozkładane łóżka, nie wiem czy to był Life Sport, te obozy tam robił. Wiesz co, możliwe, że to już się Czy w rodziliśmy, nie? Mrągowie? To było, To no nie wiem, nas chyba tam nie było. gdzieś któryś z tych, no i pamiętam, że bawiliśmy się w taką zabawę, że tam jedna osoba miała piłkę i musiała wrzucać w innych i ten, kto był trafiony, to był tym takim Jaśkiem, który gonił jakby, więc taki Jasiek, ale rzucany piłką. No i pamiętam, że kolega we mnie celuje piłką, rozłożyliśmy to łóżko, ktoś tam położył kołdry, a tam była taka z takiej deski małej, jakby takiej cienkiej zrobione coś. Ja żeby uniknąć, to wiesz, zeskoczyłem tam na dół i ta kanapa cała. Tak się rozeszła na pół. Mówię, Ale ja się cały spociłem, mówię. sytuacji z młodzieżowych obozów piłkarskich myślę, że byłbyś Nie w no, stanie to przytoczyć od kilka groma, no. anegdot. Ale to tak To. a propos Miętnego mi No się właśnie, to my w Miętnym przypomniało. też mieliśmy ciekawą historię, bo mieliśmy wesołego kumpla Marcina, którego pozdrawiamy z tego miejsca. Marcin to jest, no to jest piękny przykład, wiesz co, bo my wiedzieliśmy, że on będzie grał w B-klasie już jak mieliśmy 10 lat i on faktycznie skończył w B-klasie, ale gra cały czas, nie przestał, Taki wiesz, senior, spełnia się. młody senior, nie? Spełnia się, tak, ale on na przykład miał taką przypadek, że chodził po balkonach, po balustradach, nie? Na trzecim Też piętrze mieliśmy takich świrów. i na pytanie trenera, dlaczego chodziłeś po balustradzie na trzecim piętrze? On jeszcze na przykład stał na balustradzie i opierał się głową o sufit, wiesz, i uważał, że jest bezpiecznie. No. No i jego odpowiedzią było, lubię wysokość. Nie. Tak, pamiętam, dyskusję czy nie wyrzucić go z obozu, więc Ja cię kręcę. trochę było tych anegdot. Ale wracając stricte do piłki. Bo ty trenowałeś przez 10 lat w Sępie łącznie, gdzieś była właśnie jeszcze ta No, przerwa ta roczna przerwa. na Legię. Właśnie, może powiedz, jak to mniej więcej było u ciebie z tą przygodą. Kurde, no pamiętam, to była taka sytuacja, że przychodząc wtedy właśnie do Legii, słyszałem, że znaczy słyszałem, Boże, co ja gadam? No, że przyszedłem do Legii, gdzieś tam było, że kurde, ale fajnie, ta Legia to wiesz, będziesz zaraz grał będziesz, no nie? Prawda była taka, że właśnie brakowało tego, że tam rodzice wszyscy byli ze sobą. Tam jak na treningi przychodziliśmy, to każdy był taki, że z osobna patrzył gdzieś tylko na siebie, a nie żeby się fajnie pobawić, tak jak to było w Sępie. To no, treningi jak treningi, to tak w tamtym okresie to jeszcze mnie tak pół na pół obchodziło, bo to właśnie chodziło o to, żeby się wyhasać. Często jeszcze trenowałeś w polu, nie? Twoi koledzy mówili, że w ogóle, jeśli chodzi o grę nogami, to zawsze byłeś na takim poziomie, że jak cię wrzucili do gierki, No to nie to nie było różnicy. odstawały. No i No, dokładnie. to samo teraz było u nas w poprzednim sezonie w Legii. Mieliśmy też taki okres, że tam tu ktoś COVID, tu ktoś kontuzja. I mieliśmy tam powiedzmy mniej zawodników z pola i właśnie trener Michniewicz mnie do gierek wrzucał i po treningu przychodził i mówił, że kurde, ja cię wstałem do pola i różnicy nie widzę. Czy jakaś lewa obrona i Tak, byłbyś się nadał. no na wahadle czasem coś jeszcze na szósteczce, ale to tak, bardziej wahadło. Miałeś krótki okres, gdzie za dzieciaka poszedłeś do Legii, ale zdecydowaliście z rodzicami wrócić Tak, do Sępa. stwierdziłem po jakimś czasie, że to nie podoba mi się tutaj, wolę tam wrócić do siebie tak jak Czuć było się i dobrze, no po komfort prostu. był No właśnie, jak trenowałeś większy. w Sępie już powiedzmy po tym powrocie do Legii, to wiemy, że tam później był jakiś taki okres, że ty w Sępie tak naprawdę jedyne co to grałeś mecze, a trenowałeś w Lublinie A tak, było bodajże. coś takiego. Jak No i to? właśnie to też chciałem powiedzieć wcześniej, ale stwierdziłem, że trochę za bardzo wybiegłem, bo wiedziałem, że o to spytacie. To było tak, że właśnie Sęp pozwolił mi na to, żeby właśnie mieszkać w Lublinie. Ja tam trenowałem Ile czas. miałeś lat? To była trzecia gimnazjum, to ile się ma? 15 pewnie, 14, coś 14, 14, 14-15. To jeszcze 15. jest listopada, to nawet No, 14, fajnie. i tam się przeprowadziłem właśnie. A to było tak, że ja się wyprowadziłem, trenowałem tam czasami w motorze, ale więcej miałem takich, nie miałem treningów głównie takich, że z drużyną, tylko to było głównie Indywidualnie. nastawione na taki indywidualny rozwój, czyli
trzy razy w tygodniu siłownia, pięć treningów bramkarskich w tygodniu i dwie gimnastyki. Mieliśmy takie gimnastyki, chłop był taki pokręcony, szpagaty, salta, wszystko trzeba było umieć. Nie? Pewnie wtedy ci to przeszkadzało, a teraz? Wtedy, tak, byłem taki, że Jezu, znowu na tą gimnastykę, znowu na tą siłownię, a progres zaliczyłem największy w tym okresie. No właśnie, nie? To też jest super, nie? Że ktoś, jakby środowisko jednak bardzo pomaga, bo wtedy narzekasz, ale robisz to, gdzie pewnie tak. Mógłbyś sobie hasać, wiesz, wesoło po podwórku, no. Ale za parę lat można patrzeć z żalem, nie? Że mogą dać wtedy siebie więcej. No to tak to działa, wiesz, teraz jest tak, no, że trzeba za ucho wyciągać na dwór dzieciaki, a wiele z nich ma taki potencjał pewnie jak nie większy nawet od tych, co teraz na boiskach grają, nie? To się marnuje, niestety. No ale to już wiesz, nie nasza kwestia. No. Już gadasz jak stary człowiek. No bo wiesz, od 15 roku życia w seniorskich szatniach to... Że nasłuchałeś się no, pewnie dużo. No wiadomo, że tak. No. Przechodzimy do spraw, powiedzmy, około piłkarskich, w sensie boisko to jedno, ale drugie to jest wszystko to, co się dzieje poza nim, no bo wiadomo, że jakoś tą swoją karierę musiałeś prowadzić. Czy miałeś jakiegoś, nie wiem, trenera mentalnego w trakcie swojej przygody, jeszcze tej juniorskiej, nie chodzi mi już teraz, bo teraz wiadomo, że to jest już na dużo wyższym levelu, jasne. Ale chodzi mi o juniorów, czy miałeś jakiegoś właśnie trenera mentalnego, nie wiem, czy ktoś inny cię wspierał? Miałem takiego ojciec, gościa... Boże, nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. On był od tej, na pewno kojarzycie tą grupę, Professional Football Group, TPFG. Nawet nie pamiętam. Tak właśnie straciłem zaufanie do gościa, bo przychodziłem do niego tam, dawałem mu jakby te kasy, zresztą nieważne te pieniądze, żeby cokolwiek z tego wyciągać. A jedyne, co z tego wyciągnąłem, to wyszedłem po zajęciach z telefonem bez tam haseł do wszystkich Twitterów, znaczy Twitterów, wtedy też nie miałem Twittera, te Messengery i tak dalej, to był mój jedyny sposób komunikacji, bo ja właśnie wtedy w Lublinie mieszkałem. Mówię, jak ja mam się z ludźmi dogadywać, jak ja nie mam, wiesz, komunikatorów. No i na każde zajęcie, jakie przychodziłem, to ciągle słyszałem to samo, robiliśmy to samo i stwierdziłem, że to jakby nie jest mi potrzebne, bo i tak... Gdzieś tam nie czuję takiej potrzeby, żeby trenować właśnie z kimś takim jak trener mentalny. A miałeś jakiegoś mentora? Jest jakiś człowiek, który tak możesz go nazwać, nie wiem, swoim mentorem, czy człowiekiem, który się przede wszystkim przeprowadził przez ten trudny okres dojrzewania w połączeniu z początkami kariery? No to już tak bardziej pod finał. Na początku tam powiedzmy 12-13 lat, no to nie było kogoś takiego, ale już jak przyszedłem do Legii tak finalnie, to jak wstąpiłem właśnie do tej pierwszej drużyny, to Radek Cieżniak. Od samego początku, wiesz, mówi młody, chodź tu, ty jesteś mój, ja się tobą zajmę. Nie? No i gdzieś tam... Ale był ten podział, bo w trakcie jak był Radek Cieżniak w Legii Warszawa, był jeszcze Malarz, Arkadiusz Malarz, to wtedy Malarz wziął jakiegoś innego właśnie, młodzika? To miałem tak, że... Nie, to Malarz, z Malarzem Arkiem miałem okazję trenować w drugim zespole, jak był trener Pinto, jak go odsunął od pierwszego zespołu. To ja właśnie wtedy trenowałem z nim tam w drugim zespole, no i niedługo później już właśnie trenera zmieniono i dołączyłem do tej grupki. Ja mam taką teorię, myślę, że się z nią zgodzisz, że piłkarz, szczególnie właśnie ktoś taki jak ty, gdzie dosyć wcześnie wchodzisz już w taką poważną piłkę, no w wielu rzeczach musi dojrzeć dużo szybciej niż reszta i tego no czasu jest wymagania mniej. Są większe. Dokładnie. No to... I też, że jednak wiele rzeczy, no właśnie potrzeba, żeby ktoś ci wytłumaczył, ktoś, kto wie więcej, no nie? I właśnie czy miałeś taką osobę? No to właśnie Radek Cieżniak, no to okay. Wiesz, on był taki, że... Pomyślałem o twoim tacie. Tata wiadomo, tata zawsze jest, wiesz, gdzieś tam z tyłu obserwuje bacznie, on jest taki, wiesz, że on może stać 300 km stąd z lornetką i mnie widzi wszystko, co robię, nie? Ale no to tak, boiskowo Radek Cieżniak na pewno. Mieliśmy kiedyś taką sytuację na treningu, że mieliśmy takie ćwiczenie, że tu się, wiesz, dostawałeś jedną piłkę, dostawałeś drugą i trzecią. I tam trener Mucha gdzieś tam trzy razy mi źle kopnął i ja wtedy tak wstałem i mówię, czy ja mogę dostać chociaż jedną dobrą piłkę, no nie? Byłem taki poddenerwowany, bo chciałem, wiesz, miałem taką ochotę pobronić, a nie miałem
nie dostawałem, wiesz, no bo to też, bo to trzeba, nie tylko ja się muszę dobrze rzucić, ale też ktoś musi dobry serwis dać. No i wiesz, i Radek Cieżniak do mnie po treningu podchodzi i tak mnie bierze za ucho, mówi, młody, jeszcze raz tak usłyszę, no nie, to po prostu wylatujesz z treningu. Mówi, to ja cię wyrzucę z treningu, a nie trener. Także, no, ale jak trzeba było poklepać też, to poklepał, wiadomo. Jeśli chodzi o ten okres, w sumie cały czas jesteś nastolatkiem jeszcze, nie? Właśnie to też była dla nas ciekawa rzecz, bo no tak jak mówisz, dosyć wcześnie chodziłeś i do szatni seniorskiej i też do nie do byle jakiej szatni, bo no, jednego z najlepszych klubów w Polsce, tak mówiąc obiektywnie. Jak ty jako nastolatek się tam odnajdywałeś? Czy miałeś też jeszcze przed tym jakieś na przykład momenty trudności, zwątpienia, gdzie trochę człowiek myślał też o innych rzeczach niż piłka, wiadomo, znajomy i tak dalej. Jak to u ciebie było? Nie, jak właśnie, mówisz już o wejście do pierwszego zespołu? I też w tym czasie przed, wiesz, człowiek tam, odkrywa, czym jest życie i tak dalej, wiesz, pierwsze wybory. Nie, nie, znaczy potrafiłem znaleźć jakby czas i na to, i na to. To nie było tak, że gdzieś tam na przykład potrafiłem, tu poszedłem na imprezę i się nie pojawiłem na treningu. To nie było tak. Ja wiedziałem, że jak mam trening, to nie idę. Wiedziałem, że jak jest dzień wolny, no to w sensie na następny dzień, no to, że mogę gdzieś tam się spotkać, jest więcej tego czasu na regenerację, no to człowiek może skorzystać, wiadomo. A jeszcze a propos tych ważnych postaci i tak dalej, no trener Dowhań to też jest taka postać, o której warto powiedzieć. To drugi tata mój. No, legenda żywa, legenda Legii no. Warszawa, chyba najlepszy trener w Polsce, bramkarzy w ogóle. No. I jak tobie się układa współpraca z kimś takim? Jest taki, wiesz, że widzisz, patrzysz mu w oczy i widzisz, że on wie jakby więcej od ciebie, niezależnie od tego, ile ty wiesz. Że on jest mądrzejszy, no nie? I że jemu właśnie tak jak mówię, że patrzysz mu w oczy i od razu mu ufasz całkowicie, więc powierzasz całego siebie jego idei, no i wiesz, i potem masz efekty, no nie? W postaci na przykład właśnie Artura, Łukasza, Radka. Można wymieniać. Ciebie. No, no tak. To jeszcze wiesz, początek dopiero. A jakbyś miał wskazać coś, co odróżnia trenowanie z trenerem bramkarzy w Legii Warszawa i w ogóle jako bramkarz w Legii, a na przykład od tych miejsc wcześniejszych w Sępie, gdzie, tak jak mówisz, miałaś i tak super te treningi, no, ale czy jest jakaś taka różnica, gdzie byś ją wskazał, że największa różnica między tym, że Legia jest tu, a te inne zespoły są gdzieś indziej? Znaczy ja na treningi bramkarskie narzekać nie mogę, bo miałem... Od początku byłem pod okiem Krzyształowiczów, najpierw od trenera Andrzeja, czyli taty, i potem przez trenera Maćka. No to zawsze to... super wyglądało, jakby wychodziliście już wcześniej, wyszliśmy no, na trening. No wiesz, tam... nie było dnia, żebyśmy nie wyszli wcześniej od wszystkich na trening i nie zostali dłużej po nim, i robiliśmy na nich wszystko. Zaczynając gdzieś tam od, powiedzmy, gry nogą, a kończąc na wybijaniu głową nawet, nie? Także pod tym względem naprawdę fajnie. Co dzieli Legię od innych zespołów, to ciężko powiedzieć, bo to wiesz, też mają kwestie, mają pieniądze i te inne sprawy, bo to tak naprawdę wszystko się na to składa. Tu sponsorzy, gdzieś głównie to się wszystko obraca wokół pieniędzy, ale to nie jest wszystko, więc tak różnice ciężko tak gołym okiem zobaczyć. Stricte pewnie. Treningowo nie powiedziałbyś, że jest taka jedna nie, czy no, dwie w Sępie, rzeczy. Wiesz, w Sępie było się nastawione na rozwój. To też są dwa inne typy treningu. W Sępie miałeś naukę, a tutaj masz gdzieś tam doskonalenie i wynik. No i wynik właśnie, to jest sprawa główna. Ostatnie pół roku, powiedzmy rok w twojej karierze bardzo mocno przyspieszyło, jeżeli chodzi o jakieś różne debiuty. Zadebiutowałeś w pierwszym zespole Legii, w ogóle zacząłeś już na stałe być częścią kadry drużyny, grałeś w młodzieżowej reprezentacji i tak dalej. Czy masz jakiś taki moment z tego poprzedniego, z tej rundy jesiennej chociażby, czy masz jakiś taki moment, który szczególnie ci zapadł w pamięć, jakiś taki coś, co faktycznie jest przełomowe w twojej karierze młodego zawodnika? No to tak, wiesz, punkt kulminacyjny to właśnie ten debiut, bym powiedział, no bo to całe życie na to czekałem, mówiąc całe życie mam na myśli, że nawet będąc w Sępie gdzieś tam było, że się, wiesz, podjeżdżał pod stadion, patrzyłeś i Jezu, ja tu chcę, ja tu chcę. I gdzieś tam nieważne, kto jaki tam klub preferował, to jak widział stadion Legii, no to mówił, kurde, ja chcę tu zagrać, nie? No i myślę właśnie, że ten debiut jest takim punktem
gdzie tak naprawdę poczułem największą satysfakcję z tego, co robię, i zdałem sobie sprawę, że to jest dopiero początek tego, co zawsze chciałem. No, zadebiutowałeś w ogóle w pierwszym meczu w sezonie. Czy ty się spodziewałeś tego? Bo to jakby, no wiesz, to było jesteś tak, chłopakiem, tam że tam Czarek miał kontuzję, bo miał złamany nos, tak, po superpucharze, a Artur grał tylko w tych meczach eliminacyjnych do tam Ligi Mistrzów. Więc trener wtedy Michniewicz trochę porotował skład i tak naprawdę w tych meczach eliminacji Ligi Mistrzów no to grali ci, co są w pierwszym składzie tak na stałe, a w Ekstraklasie tam były mieszane te składy. A tam mówili nawet, że przedszkole tak, zagrało, wygrało z Kinderball, Kinderball. Czy się spodziewałem? Szczerze mówiąc nie, bo jak wtedy ściągnęli z powrotem z wypożyczenia Mateusza Kochalskiego, to byłem przekonany, że sięgnęli go po to, żeby on grał, no bo nie ma kto grać, więc jednak on ten cały sezon tam w pierwszej lidze zagrał, został najlepszym bramkarzem pierwszej ligi. Ja mówię, kurde, no nawet nieważne co zrobię, to on zagra, nie? To jest gość, który już gdzieś tam trochę pograł. I na 2 dni przed meczem przechodzę przez korytarz tam u nas w LTC, żeby się tam przywitać ze wszystkimi, i woła mnie trener właśnie Michniewicz i mówi, zamknij drzwi, mówi usiądź i mówi, wiem, widzę po tobie, że jesteś sfrustrowany, że liczyłeś, że może gdzieś tam ci się uda zagrać, no i nie myliłeś się, mimo tego, że tam go ściągnęli, to ja postawię na ciebie, bo jakby widzę cię od już jakiegoś czasu, trenujesz u mnie i wiem, że na ciebie mogę postawić, a Mateusza kompletnie nie znam. Więc tak naprawdę już gdzieś te 2 dni przed, ale ja tak mówię, kurde, czy ja na pewno jeszcze nie śpię w łóżku. I gdzieś tak nie myślałem o tym do momentu właśnie, tak jak już w jakimś wywiadzie pomeczowym chyba powiedziałem, że wychodząc na boisko, sobie zdałem sprawę, że gdzie ja jestem i co ja robię, nie? Miałeś taki fajny moment, nie dla drużyny, ale dla ciebie indywidualnie, czyli ten mecz z Lechem Poznań, kiedy przegraliście 1-0 na Łazienkowskiej. Ale no mimo wszystko wybroniłeś karnego no, w 90 minucie, to jest nie? Najlepsze, że zawsze mówię, marzyłem o tym, żeby właśnie zadebiutować z Lechem, zachować czyste konto, obronić karnego. To debiut, marzenie, w ogóle mógłbym kończyć karierę po tym. Oczywiście się śmieję, to są żarty, ale gdzieś tam te derby z Lechem zawsze najfajniejsze pod względem kibicowskim były, więc stwierdziłem, że skoro były fajne kibicowsko, to też na boisku też może być fajne. No niestety, no karnego obroniłem, ale co ale z tego? Ale 11 no. Kolejki, też zawsze pierwsze wyróżnienie. No tak. Fajnie, no co, ale to wiesz, to taki tylko. Gdzieś po boku to wszystko jest. Dokładnie, no, najważniejsze jest, no jest zespół. Jednak, nie? Jest jednak coś w tym, nie? Że jak wychodzisz na boisko, to trochę nie myślisz o tym, czy grasz. Wiadomo, super jest wyjść na duży stadion. Mhm. Ja miałem raz przyjemność grać na dużym stadionie, powiedzmy, bo na pełnym Widzewie graliśmy. No. To na trzecią ligę było to dosyć niespotykane. Nie, Widzew, fajnie. No tam super, wiesz, atmosfera była mega, nie? 16 tysięcy ludzi, tam potem wszyscy kibicują. No wiem. Ale jednakże jak się już gra, to grasz, nie? I nie ma do końca znaczenia, czy grasz na jakimś no boisku, i właśnie... Kilka to osób. Też, że gra się właśnie na tym boisku, to mimo, że jest głośno i gdzieś tam nie możesz podpowiedzieć swoim zawodnikom, bo tego nie słychać kompletnie. Ja, tak jak my jesteśmy w takiej odległości od siebie, to oni mnie nie słyszą, jak ja do nich krzyczę, ale jesteś tak skupiony na meczu, że w ogóle to wszystko gdzieś tam znika i to nie ma znaczenia, nie? Też ciekawe, bo przecież ty się urodziłeś w Płocku, no nie? Mhm. I też mając te kilka lat wyprowadzałeś Jakuba Rzeźniczaka, który no. Później będąc w Wiśle Płock przegrywał z tobą, on chyba nie grał w tym meczu, nie? Grał. Nawet jego główkę wyłapałem w pierwszej połowie, więc... Historia zatoczyła piękne koło. Tak, ale w emocjach zapomniałem do niego podejść po koszulkę, dopiero na rewanżu się. Jeszcze właśnie, bo była okazja. Jeszcze... Udało złapać. Właśnie, jestem ciekawy, jak to wygląda z takiej pierwszej kamery zawodnika, który jest na tym boisku faktycznie. Wyłapałeś główkę, łapiesz piłkę i wtedy masz taką myśl, fuck, nie? To jest Rzeźniczak, ale ekstra. Nie, no to nieważne, czy to by był tam Tuszyński wtedy grał, czy Szwoch, czy nieważne, kto by tam strzelał, to nawet na to nie zwracałem uwagi, nie? Tylko grałem to, co zawsze, tak jakby mówiono, masz robić to, co zawsze robiłeś, no to wiesz. A jak kadra, reprezentacja Polski, to też jest jednak... Tak, właśnie to jest najśmieszniejsze, że podczas debiutu w Legii nie czułem takiego stresu jak w debiucie reprezentacji. Ja w debiucie reprezentacji ja pierwszy raz się tak zestresowany czułem. Mówię,
Kurde. No tak, Z tych tam orzełek na stu, piersi. których można wybrać, ja jestem na boisku i to ode mnie zależy, jaki będzie wynik i tak dalej. Mówię, wiesz, to już bardziej poważnie, nie? Ale jak wszedłeś na boisko, to stres minął? Czy też się stresowałeś w trakcie? Właśnie podczas, ale to tam minęło z czasem, no bo wiadomo, gdzieś tam, ale początek był taki, że właśnie i początek miałem właśnie taki i tam w 11 minucie niepotrzebnie wszedłem do piłki i straciliśmy bramkę. Mówię, chłopie, opanuj się, co ty w ogóle myślisz? Mecz się skończył 5-1. Okay, bo ty już masz dwa występy w W20 na ten moment, nie? Dwa, no. No. Byłeś też jeszcze na kadrze, w ogóle pierwsze powołanie to było W21, ale tam byłeś tylko na zgrupowaniu. Jak jeśli chodzi o różnicę w zgrupowaniu reprezentacji, a takim wyjazdem To klubowym? między klubem. No w reprezentacji wiadomo fajnie, bo w reprezentacji gdzieś tam jest, wiesz, zbiórka, zlepek tych wszystkich z całej Polski, gdzieś tam wszyscy się gdzieś znają i fajnie jest sobie gdzieś tam pożartować, o wy tutaj, coś tam, więc taka atmosferka jest bardziej, jakbyś jechał na taki kemping, nie? Ale to fajne właśnie, bo to zapominasz o tym, że tutaj są, też się gra o wynik i tak dalej, i tak dalej. A w klubie, co? Nie, no w klubie jak w klubie, wiesz, każdy się widzi codziennie, więc to nie jest tak, że dla nas mecz wyjazdowy to jest takie, że o panowie, kurde, jesteśmy na wyjeździe, tylko to jest codzienność, nie? No pamiętam taką sytuację, że ostatnio przecież, tak chyba w zeszłym roku jeszcze, spotkaliśmy się i pamiętam, ja jechałem z wielką torbą, bo jechałem, miałem tego samego dnia mecz, no. A ty z kosmetyczką, bo następnego dnia graliście we Wrocławiu. No. Więc takie porównanie, nie? Troszeczkę inaczej to wygląda na poziomie półamatorskim, a zawodowym. No, no właśnie, nie to patrzysz. Zawsze się śmieją ze mnie w rodzinie, że ja wszędzie jestem kosmetyczką, a prawda taka, że ona mi jest, wiesz, najbardziej potrzebna, nie? Jak dogadujesz się z piłkarzami, chociażby zagranicznymi? Czy masz jakąś taką swoją ekipę, z którą się bardziej trzymasz? Jakiś nie, właśnie kumpli? To jest właśnie według mnie głupie, że tam gdzieś każdy się trzyma w tym gronie, powiedzmy, zamkniętym. Ja właśnie lubię to, że pogadać raz sobie, lubię pogadać tam powiedzmy z Andrem Martinsem, raz pogadam sobie z Wieteską, a raz sobie pogadam z Joelem Abuchan. No więc tak z każdym trzeba po trochu właśnie po to, żeby mieć tam, żeby oni wiedzieli, że ty jesteś w tej drużynie nie tylko po to, żeby sobie kopnąć piłkę raz czy dwa, tylko właśnie, że jak czegoś będą potrzebowali, to żeby do ciebie przyjść, że ty im pomożesz i właśnie w ten sposób, nie? Czyli mimo wieku tak jesteś takim dobrym duchem, otwarty i od razu jakby nie boisz się tego, żeby to uskuteczniać. Dokładnie. A w samej drużynie są podziały? Znaczy, bo tam media to jest jedno, nie? I wiesz, to co widzimy my w mediach i czytamy, no to tam wiadomo, jakieś na przykład afera związana tam z piłkarzami z zagranicy, że oni przyjechali tutaj tylko po to, żeby imprezować, nie? Było dość nie, głośno. To też jest głupie, bo wiesz, to nie jest tak, że oni nie dają z siebie wszystkiego na tym boisku, ani ten... To jest takie tak, no szukanie winnego. No media nie to... widzą codziennej pracy treningu. Dokładnie. To się, no. To się najbardziej liczy. I też, wiesz, próbują znaleźć tego, że naciśniemy na tego, całe media nacisną na tego, żeby było na kogo zrzucić winę. To jako... równie dobrze mogliby na mnie na przykład po meczu z Piastem jechać, że jestem beznadziejny, że wpuściłem bramkę pod ręką, a... Nic takiego nie było, tylko pewnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie jestem za granicą. No to jest takie mieszane odczucia. No. Ale wy jako zawodnicy, nie mówię, że to na was wpływa, ale widzicie to, że właśnie, szczególnie jako, że wy jesteście w tym środowisku, nie? Że o, tutaj media próbują coś nakierować, gdzie to nie do końca jest prawda. Znaczy nie każdy na to zwraca uwagę, ale zawsze gdzieś jest, nawet jak, nie wiem, przeglądasz wiadomości od swojej dziewczyny, zawsze gdzieś tam, nawet tam się znajdzie coś, nie? To jest tak, że to nie, nawet nieważne, mógłbyś skasować wszystkie media i nie wiem, siedzieć w domu zamknięta i tak prędzej czy później to gdzieś tam dociera, ale to nie jest tak, że ktokolwiek się tym przejmuje, bo to jest takie właśnie, niech oni sobie gadają, a my robimy swoje, nie? Okej, okay, czyli po prostu zamknięte grono, szatnia i jakby skupienie na tym, co na treningu, no, to tak jak na i... początku właśnie rozmawialiśmy, nie? Mhm. Dobra, pytanie, bo jesteś bramkarzem, więc współpracujesz z Arturem Borucą, który jest bardzo szanowany w kręgu kibiców, no, piłkarzy i tak dalej, ma bardzo duży posłuch. Więc pytanie, jak ci się układa współpraca? Czy jest to podobnie trochę jak z, tak jak opowiadałeś wcześniej, z Radkiem Cieźniakiem albo z Arkadiuszem Molarzem? Czy... No właśnie, może nie aż tak jak z Radkiem, ale też czuć, że ja mam do niego ogromny respekt. No nie, ja go widzę, ja się boję podejść do niego porozmawiać normalnie, bo wiesz, widzę go i mam przed oczami całą jego karierę, gdzie on grał i w ogóle, więc
Też on jest taki, wiesz, wielki, kurde, chłop, wysoki strasznie. Więc no, to jest taki, że jakbyś go na ulicy spotkał, to byś się bardziej bał podejść, zapytać o zdjęcie, niż właśnie, żeby on ci normalnie sprzedał jakiegoś. Ale tego, faktycznie nie? Jest taki w kontakcie? Jest, znaczy nie, że jak z nim rozmawiasz, to jest naprawdę przyjemny gość i w ogóle ogólnie jest cichy, tak właśnie do pogadania. Nie jest taki, że on tu ze wszystkimi chce gadać, tylko on jest taki, że wiesz, poczeka tutaj. Jak ktoś chce pogadać, to zawsze pogada, ale to nie jest tak, że on koniecznie zacznie rozmowę. A jak w treningu? No to już bardziej, już wiesz, jak jest jakaś gierka, że tutaj strzelą mu bramkę, to on już jest taki, wiesz, już nabuzowany i krzyknie, to wszyscy nagle i nagle zasuwają i z 1-0 się robi 8-1, nie? Czyli jednak jest, ma ten posłuch w No drużynie. ma A jeśli chodzi o zdecydowanie. zaangażowanie? No wiadomo, że przyszedł tu już na koniec kariery i gdyby nie to, że jest kibicem Legii, to już by dawno skończył. Zaangażowanie mówisz o treningach, czy... Taką codzienną pracę. Nie trenuję aż tak mocno jak ja i Czarek, no ale też on ma 42 lata, a my mamy 19-20. Całą nie? karierę przed sobą, nie? No dokładnie, więc on nie potrzebuje na treningach teraz nie wiadomo czego robić, tylko żeby był, wiesz, ciągle w ruchu i... Graliśmy z Szymonem w Ursusie swego czasu i tam w Ursusie w pierwszej drużynie było coś takiego, że jest pewna część drużyny, to znaczy zawodnicy starsi i dodatkowo jest grupa młodzieżowców. No. Więc pytanie, jak to wygląda w tak profesjonalnym klubie jak Legia Warszawa? Czy u was też widać taką trochę ala rywalizację między młodzieżowcami? No bo jest ten przepis, nie. że któryś musi grać, więc no tak, pytanie, ale czy... to nie jest tak, że młodzieżowcy walczą między sobą o skład, tylko walczą każdy z normalnie każdym. każdy z każdym. No to nie jest tak, że ja mam 18 lat, to mam mniejsze szanse niż zawodnik X, który ma 30 lat, tylko jak ja będę wyglądał od niego lepiej w treningu, to ja będę grał, no nie? Czy nie ma tych różnic na tym poziomie? Nie, no wiesz, to nie ma tak, że u nas gra tylko jeden młodzieżowiec, tylko tu raz gra ten, więc to nie jest przypadek, nie? Słuchaj, odkąd jesteś w pierwszej drużynie, to dużo jest cię w mediach i nawet jeszcze przed debiutem już się pojawiałeś, często jesteś na zdjęciach, z relacjach, no i teraz już nawet takie większe rzeczy jak kampania Badaj Jajka, czy też ostatnio widziałem, że byliście z młodymi chłopakami, rozdawaliście jedzenie dla bezdomnych No. przed świętami. Jak ty się czujesz? Bo widać, że odnajdujesz się w mediach. Kamera mi służy, no. Nie, lubię. Fajne to jest, że może się właśnie zaangażować. Fajne jest to, że jak już masz ten rozgłos, gdzieś tam powiedzmy ludzie cię kojarzą, to fajne jest to, żeby to właśnie wykorzystać w drugą stronę, że nie tylko czerpiesz, że o, tutaj każdy cię rozpoznaje i ty jesteś dla nich kimś, tylko żeby Masz właśnie wpływ. mieć wpływ i wiesz, gdzieś tam nadać też innym ludziom, jakby może naprowadzić ich, żeby też właśnie chcieli wspomagać właśnie takie akcje, albo żeby sami sobie po prostu pomogli. Jak wygląda to ze strony klubu, właśnie takie akcje charytatywne, na przykład społeczne? Czy to jest tak, że ty musisz tam iść? Czy to jest tak, że oni się ciebie pytają i słuchaj, czy wtedy i wtedy oni mógłbyś... wyznaczają, tylko no wiadomo, że nie zawsze, powiedzmy, można. To nie jest tak, że jak że musisz na to jechać, ale no wiadomo, że nie fajnie jest się wymigiwać z takich spraw. Nie? A jest tak, że ktoś na przykład o tą kampanię Badaj Jajka też ciebie zapytano? Czy jest tak, że ty też szukasz takich rzeczy sam? Nie, ja nie szukam. No to w ogóle jest kampania dwóch dziewczyn, które są znajomymi mojego taty z liceum i przez niego mnie spytała, czy nie mam ochoty może wziąć udziału w tym. Ja mówię, że kurde, od razu, w ciemno, nie? Też jest ciekawa rzecz właśnie o twoim tacie, bo przyszedłeś tu, rozmawialiśmy o tym, że zamierzasz się wyprowadzić i No. mieszkać u taty, który wyjeżdża kręcić Hotel Paradise. Dużo tych informacji, ale tak, no, zgadza się. Okej, bo twój tata jest reżyserem, jest... On jest szefem produkcji, więc wszystkiego. Odpowiada tam za, powiedzmy, zwalnianie, zatrudnianie ludzi, w ogóle za całą organizację wyjazdu, więc... A gdzie jedziecie? Nie jedzie Znaczy, odpoczywać, tylko gdzie twój tata na jedzie? Panamę lecą. Na Panamę. Mhm. Ciekawe. To ciekawy kierunek w ogóle. No, wiesz, no to Hotel Paradise, to ciepło musi być. No. Poszło info do mediów, że nowy bramkarz będzie z wami trenować, Kuba Trojanowski. Mhm. I teraz... My też go znamy właśnie z Ursusa. No. Tak. Graliśmy razem z jego bratem w roczniku jednym. No. Później też widzieliśmy, jak gra. No w każdym razie w tym momencie w Legii Warszawa jest Artur Boruc jako ten numer jeden. Mhm. Jest kilku was, no, jako trzech młodych, trzech będzie, młodych no. jako potencjalny. Jak wygląda wasza współpraca?
Ja już z tym, z Trojanem już trenowaliśmy. Był gdzieś tam i on trenował tutaj, raz miał trening w rezerwach, raz miał... Więc on był taki ściągnięty, myśleliśmy, że to będzie... Że on do nas od razu jakby dołączy, a on więcej trenował w drugim zespole i czasami do nas przychodził. Więc tak ciężko na razie powiedzieć o takiej współpracy większej, no bo nie mieliśmy aż tyle treningów wspólnych, żeby a to... twoja z Czarkiem już tą? No to też w mediach było wielokrotnie. No tak, ale wiesz, jedno w mediach, drugie u nas. Nie, nie, to tak jak jest w mediach, to tak jest między nami. No. Okej, rozumiem. Czy jest rywalizacja, ale przede wszystkim jest też zdrowa, zdrowa, no jasne. No właśnie, a co sądzisz o takim ściąganiu przez Legię kolejnego młodego bramkarza? Wiesz, no to nie mi oceniać, jakby, no co, ja trenuję, robię swoje i skoro ściągają, to znaczy, że potrzebują, no, wiesz, to nie ode mnie zależy, no. Jeszcze jakiś czas temu mówiłeś, że a propos planu B, że wybierasz się na studia, nie o barze na Placu Zbawiciela, tylko o planie B na życie, no. Że wybierasz się na studia na WF-ie, a ewentualnie jeszcze mógłbyś iść w informatykę. Jak to teraz wygląda? Kurde, to się złapał rzecz, którą 6 lat temu mówiłem chyba. Nie, no studia wiadomo chciałbym zrobić, zacząć, ale na razie wiesz, nie wiadomo jak to jest z tą naszą przyszłością, bo to jest... Wiesz, potrzebował piłkarza, żeby poszedł na studia, to potrzeba, żeby miał kontrakt 5-letni i wiesz, wiedział, gdzie będzie za kilka lat, żeby nie było, że ja zacznę studia, a tu zaraz będę musiał wyjechać i będę tak jeździł. No tak, ewentualnie jakieś zaoczne bardzo online, też coś no, tam. Robert to... Lewandowski skończył studia w Warszawie, więc. No ja wiem, wiem, no ale to też jemu łatwiej, nie? Czyli bo... nie odkładasz tego zupełnie na bok? Nie, masz nie, gdzieś nie, cały taki czas. Gapier na razie. Ale dobrze powiedziałeś, że musiałbyś mieć 5-letni kontrakt i w takim razie... No to tak w cudzysłowie. No wiadomo, ale dążę do tego, że pytanie w takim razie, czy gdzieś już myślałeś o jakimś wyjeździe za granicę albo jakieś pogłoski były na ten temat, jakieś plotki? Może nie tyle, że plotki, tylko czy wiesz, czy było jakieś otwarte zainteresowanie twoją osobą ze strony zagranicznych klubów? No jak byłem tam przez jakiś czas, byłem na tych trzech wyjazdach za granicę, tam do Ingolstadt, w Derby County i byłem jeszcze w Virtus Entella, chyba oni w Serie C są, tak mi się wydaje, albo w Serie B gdzieś tam pod koniec. I byłem i stwierdziłem, że nie, to chyba jeszcze trochę za wcześnie, że wolę zostać i zobaczymy, co się urodzi. Nie? Od tamtej pory nie było żadnych zagranic? Szczególnie teraz właśnie, jak wszystko ruszyło, wiesz, reprezentacja, wiesz, debiut. Jak są, to nawet ja o nich nie wiem, bo ja mam, wiesz, menadżera, który pewnie dostaje tam wszystkie informacje na ten temat, ale to nawet jeśli są, to... No właśnie, a twoim menadżerem kto jest? Tomek Magdziarz z Fabryki Futbolu. Okej, okay. Fabryka Futbolu to jest ta organizacja, która ma tam pod swoimi skrzydłami wielu reprezentantów Polski. Na przykład Bednarka. Na przykład Janka Bednarka, tak. Masz z nim jakiś kontakt z tymi zawodnikami, którzy są pod tą opieką? Wiesz co, rozmawiałem z nimi, nie rozmawiałem nigdy, ale zawsze mi Tomek mówi, że... Pozdrawiam. Nie, nie, znaczy, że ten, Janek mówi, że jakbym do nich napisał, to no, oni są w ogóle tacy loser, nie byłoby problemu z nimi pogadać. A jak się zaczęła twoja współpraca z menadżerem, kiedy to nastąpiło i jak właśnie to w ogóle wygląda? Właśnie poprzez Radka Ciężniaka, który próbował, który poprosił mnie pewnego dnia o numer do taty mojego. Ja mówię, po co ci numer do mojego taty? Będziecie jakiś biznes kręcić razem? Mówi, ty się nie pytaj, młody, rób swoje, trenuj. Zawsze mi tak odpowiadał. Jak byłem o coś ciekawego, to mówi, ty się nie pytaj, nie interesuj się, tylko trenuj. No i pewnego dnia właśnie umówili to spotkanie z moi rodzice, właśnie z Tomkiem Magdziarzem, no i podpisaliśmy kontrakt. Gdzieś tam, no Tomek to jest luźny gość, można mu zaufać. On też, to nie jest tak, że on będzie od ciebie brał pieniądze, tylko to jest taki chłop, który pomoże ci być tym jednym z najlepszych. Nie? Ale jeśli chodzi o menadżera, to jest to raczej taki must have przy byciu już profesjonalnym piłkarzem, jak to oceniasz? No, czy must have? No nie, no był taki w Manchesterze kozak, który całe życie bez menadżera leciał i dał radę. Nie? Więc to nie jest tak, że to jest must have. To jest dość po prostu popularna droga. Ale ułatwia to trochę. No ułatwia, wiadomo, że ułatwia, no bo oni gdzieś tam mają jakieś wejścia, nie? I też masz czystszą głowę, nie? Jeśli chodzi o no, takie... No, też nie musisz ty się tym zajmować, no. Czy masz jakiś ulubiony zespół swój spoza granic naszego kraju? No bo ulubiony, no, podejrzewam, że teraz to Legia Warszawa i zawsze też był, no, jak rozmawialiśmy. No oczywiście. Ale gdzieś jakiemuś kibicujesz? No, Manchesterowi właśnie, United. United. Mhm. Okej, okay. A będziesz kiedyś grać w Premier League? No, to marzenie, to już w ogóle.
z Manchesterem. No, fajnie by było w Manchesterze pograć. Już był jeden taki, Tomek Kusztek. No i to jest, kurde, tak zazdroszczę chłopowi, że muszę tego dokonać. Wszystko przed tobą. No. Czyli jeśli chodzi o kierunek za granicę, to Anglia. No, Anglia najlepsza. No. To jest inna kultura. Jak byliśmy w Leicester, to... Bez porównania. No, znaczy bez porównania. No, to nie jest tak, że oni właśnie, tak jak ostatnio Moder mówił w jakimś wywiadzie, że to nie jest tak, że oni stoją i kibicują cały mecz, tylko, ale oni tak żyją akcjami i to jest tak oni głośne. Oni zwracają też uwagę na detale, nie? No, w Polsce no, to wiele tak osób jak przychodzi tam to na wygląda, boisko. Jakby każdy był trenerem. Każdy, kto siedzi, to że jest trenerem i a przy okazji to, to widać, jak się mecz ogląda, zwłaszcza ci kibice siedzący w pierwszych rzędach. No. Pamiętam, to może nie akurat w Anglii, ale też na Wyspach, bo oglądałem Celtic Rangers. No, Szkocja też spoko. Szkocja. Old I tam po prostu ci kibice siedzący na pierwszych rzędach, no, to tak żyli meczem. Oni, powiedzmy, zamiast, jak na przykład zamiast dać prostopadłą piłkę, zagrać do tyłu, to oni normalnie cię ten, no, u nas to nawet jest nie zwracają uwagi. Inna kategoria dopingu, nie? No, tak, w Polsce tak, troszeczkę tak. To nie jest taki ciągły doping, tylko taki właśnie, ale fajne to jest. Żywa reakcja na bo mecz. Bo jak już ryknął, to jest koniec, nie? Jako profesjonalny piłkarz, no masz też trochę czasu dla siebie mimo wszystko, no bo kończycie treningi i też gdzieś jest potrzebny czas na regenerację i przede wszystkim na to, żeby głowa odpoczęła. No. I jak ty odpoczywasz, jak ty wykorzystujesz ten czas poza treningami, ale też pierwsza rzecz, czy na przykład trenujesz dodatkowo, poza tym, co robicie drużyną? Czy możesz w ogóle trenować dodatkowo? Mogę, tylko pod warunkiem takim, że klub o tym wie, w sensie klub mówi o trenerach, że trenerzy wiedzą, że ty masz dodatkową jednostkę, i że oni kontrolują to, co ty robisz, żeby nie było tak, że ty zrobisz, powiedzmy, w poniedziałek zrobisz siłę i potem pojedziesz na jakiś tam trening od razu kolejny siłowy, żeby nie było tego, żeby to się gdzieś tam nie krzyżowało, nie? A jak ja spędzam czas? No ja sobie na przykład lubię wrócić do domu, mam dziewczynę, która teraz ma, do szkoły nie chodzi, no bo jest świąteczna przerwa, więc siedzimy tak naprawdę całe dnie razem. Czasem gdzieś tam wyjdziemy na miasto i... Do Lasu Kabackiego, pod domem. No jak był COVID, to pierwsze nasze spotkanie właśnie poszliśmy do Lasu Kabackiego, bo to było jedyne miejsce, w których można było bez maseczki chodzić, nie? Stwierdziliśmy, że no dobra, pójdziemy i zrobiliśmy 25 kilometrów. I to było nasze pierwsze w ogóle spotkanie... Pierwsza randka. Ever, no. A czy grasz w jakieś gierki komputerowe? No gram, no. Każdy gra. Dużo, dużo osób gra. Ja na przykład FIFA, Valorant, League of Legends i CS, no to wiadomo. No, a reszta to grasz w LoL'a? No. Jaka dywizja? Wiesz co, jak grałem, to najwyższą rangę, jaką miałem, to G1. Okay. Więc to nie było... No, nie, tak nie było nic wielkiego, ale... No. Słyszysz jeszcze w lato, jak dzieciaki grają na zielonym? Bo tu zaczynaliśmy razem grać. To też w ogóle ciekawa anegdota, że jak wstawiłem zdjęcie tu na naszą rodzimą, lokalną społeczność na Facebooku, pochwalić się tobą, że zadebiutowałeś w Legii. Tak, Wolne Miasto Kabaty. To reakcja chłopaków z boiska była taka, że co? Podaj twoje ksywka. Tak, podaj. Podaj jako bramkarz, przecież nie wiedziałem, że on stoi, bo ty zawsze grałeś w polu i tylko właśnie chciałeś piłkę. No właśnie, no bo ja lubiłem bronić, jak trenowałem tam, gdzie trenowałem, a jak tutaj cięliśmy w piłkę, to nienawidziłem stać na bramce, wolałem sobie pobiegać i pokopać. No nie, ciebie z bramki tutaj... Rzadko kiedy. No trudno było zapamiętać, to prawda. A co jeśli chodzi o modę, bo też na twoim Instagramie to widać, że no, że lubisz się fajnie ubrać i masz jakąś mocniejszą zajawkę, no to? Wiesz co, no gdzieś tam już kiedyś mnie o to ktoś pytał, to nie jest tak, że podpatruję od kogoś, tylko raczej sobie gdzieś tam sam dobieram, powiedzmy, ale kiedyś byłem bardziej na to, powiedzmy, podkręcony, a teraz to już tak, to nie jest tak, że robię to, to jest gdzieś tam jakieś hobby, ale nie takie główne, nie, powiedzmy. I bardzo lubisz Travisa Scotta. No Travis, to wiadomo. A skąd takie... Jest do niego jest... przywiązanie? Tak. No. Wiesz co, no... zacząłem go słuchać tak dwa lata wcześniej, zanim on był na Openerze w Gdyni. To nie było takie, że jako słuchałem, że tylko jego słuchałem, no tylko gdzieś tam właśnie podpatrywałem jedną, czy dwie, czy trzy piosenki. Mówię, kurde, fajnie, no nie? I właśnie jak był opener i pojechałem, to mówię, o, ale chłop zajebisty koncert zrobił, tutaj ogień się ten, tutaj coś. No i właśnie to był taki przełomowy moment, kiedy tak zacząłem, mówię, kurde, to jest gość. Czy masz jakieś motto?
jakąś radę życiową, coś takiego, co prowadzi cię przez twoją karierę piłkarską? Coś jakieś, nie wiem, może na ścianie, albo może masz wytatuowane coś takiego? Nie, wytatuowanego jeszcze nie mam, ale planuję kiedyś. Ja takie motto dość typowe, bo wiele ludzi to stosuje, ale jest bardzo mądre, żeby chwytać dzień. Carpe diem. Czyli w ogóle ani się nie przejmujesz tym, co było wcześniej, ani tym, co będzie później, tylko od ciebie zależy, co się stanie tego dnia, w którym żyjesz, więc następnego dnia cię może już nie być, więc trzeba każdy dzień wykorzystać, jakby to był ten ostatni. No i myślę, że to jest właśnie to moje motto, nie?